powstał wówczas Automobil Klub Kielecki z siedzibą w Kielcach. W Radomiu była jego delegatura. Ale już w roku 1958 radomskiej delegaturze zlecono organizację Automobil Klubu Świętokrzyskiego z siedzibą w Radomiu. Prezesem został Kazimierz Poremski. Jak wspominał jeden z członków władz klubu, szkolenie kierowców prowadziła wówczas garstka ludzi dysponująca jednym Mercedesem i dwoma Willisami, mieszcząca się w niewielkim pomieszczeniu przy ulicy Malczewskiego 10. Pod koniec lat 50. Automobil Klub organizował pierwsze rajdy, szkolił sędziów sportów motorowych, rozpoczęła działalność stacja obsługi pojazdów. W latach 60. Automobil Klub Świętokrzyski wprowadza do swojej działalności wyścigi samochodowe. Pierwszy samochód wyścigowy w klubie to Kra. W roku 1963 w ogólnopolskich wyścigach samochodowych startują dwaj zawodnicy Automobil Klubu Świętokrzyskiego. Józef Kiełbania na samochodzie wyścigowym Rad i Jerzy Nowak na samochodzie Kra. W 1963 roku organizowany jest pierwszy ogólnopolski wyścig kartów w Radomiu. Miejscem tego historycznego wydarzenia było lotnisko na Sadkowie. Barwy Automobil Klubu Świętokrzyskiego reprezentował m.in. zwycięzca wyścigu Ludwik Gwin. Zmaganiom sportowców kibicowało blisko 10 tysięcy widzów. Jednocześnie rozpoczęła się budowa nowego obiektu przy ulicy Warszawskiej. Powstało zaplecze techniczne i szkoleniowe oraz miasteczko ruchu drogowego. W roku 1972 powstał pierwszy odcinek toru kartingowego. Lata 70. to dynamiczny rozwój klubu. Automobil Klub m.in. szkolił kierowców, prowadził stacje obsługi, pomoc drogową i biuro turystyki motorowej. Członkowie Automobil Klubu odnosili sukcesy w Mistrzostwach Polski. Rosła liczba młodych zawodników. W październiku 1973 roku zorganizowano w Radomiu po raz pierwszy międzynarodowe zawody kartingowe. Lata 70. to także okres dobrych startów w wyścigach samochodowych Józefa Kiełbani. Sukcesy odnosili też Bieniewski, Ambrozik, Waluś, Luciński. Organizowany jest popularny rajd Puszczy Kozienickiej. Samochodowy rajd weteranów szos oraz samochodowy rajd ziemi radomskiej. Lata 80. to nadal sukcesy Józefa Kiełbani, a także Tomasza Jeronima i Piotra Lenartowicza. Zaczyna się sport motocyklowy. Organizowane są m.in. zloty motocykli. W 1982 roku rozpoczęła się budowa toru kartingowego w kształcie znanym z końca lat 90. Tor został otwarty w 1986 roku. Rozegrano tu wtedy pierwsze towarzyskie zawody kartingowe. W kartingu triumfuje Mirosław Raczyło, zdobywając tytuły mistrza i wicemistrza Polski. W 1991 roku walne zebranie sprawozdawcze wyborcze klubu podjęło uchwałę o zmianie nazwy na Automobil Klub Radomski. Prezesem został Aleksander Gajewski, a wiceprezesami Wojciech Bilewski, Justyn Napora i Sławomir Stawowski. Lata 90. to okres świetnych wyników i wysokich pozycji wraz z tytułami mistrzowskimi, jakie zdobywali radomscy kartingowcy. Wśród nich Piotr Stani, Marek Szczepanowski, Grzegorz Wójcik, Maciej Gruziński, Wojciech Kruk, Marcin Wójcik, Jakub Kupidura, Andrzej Szymański, Tomasz Kszciuk, Jakub Wysocki. W latach 1995-1997 na radomskim torze swoje pierwsze sukcesy sportowe odnosi Robert Kubica, uczestnicząc już jako 10-latek w organizowanych przez Automobil Klub Radomski eliminacjach ogólnopolskich zawodów kartingowych. W kartingowych Mistrzostwach Polski młody Kubica zdobywa 6 tytułów Mistrza Polski. Od 1994 roku rozwijają się wyścigi motocyklowe. Od roku 2001 zawodnicy Automobil Klubu Radomskiego znów umacniają swoją pozycję w wyścigach samochodowych. Świetnie radzą sobie Jakub Wysocki i Maciej Kluziński, Szymon Ruta i Marek Lisicki oraz Mariusz Nowocień i Michał Warcula. W kartingu w radomskich barwach startują m.in. Piotr Stani, Maciej Kluziński, Tomasz Kściuk, Konrad Szafrański, Paweł Kruk, Jakub Kupidura, Aleksander Zawada i pierwsza zawodniczka Zoe Zawada. W roku 2004 wraca z impetem sport motocyklowy. Olbrzymim zainteresowaniem widzów cieszy się zwłaszcza Supermoto. W Radomiu podziwiać można także zawodników startujących na quadach i na skuterach. W tych dyscyplinach sukcesy odnoszą także radomianie. Tytuły mistrzowskie i pierwsze miejsca zdobywają m.in. Bartosz Ptak, Marcin Dynowski, Marcin Grochowski, Janusz Ziętek, Sebastian Szcześniak, Remigiusz Rutka. W roku 2008 zawodnik AR Norbert Stańczyk został powołany do kadry narodowej w sporcie kartingowym i wytypowany do ścisłej reprezentacji Polski w kartingowych mistrzostwach Europy. Zdobywa tytuł mistrza Polski w kategorii KF3, a Jacek Włodarczyk jest zdobywcą pucharu EasyCar 100.
Dziś główne cele Automobil Klubu Radomskiego to rozwijanie wiedzy motoryzacyjnej, organizowanie i popularyzowanie masowego i wyczynowego sportu motorowego, kultywowanie historii motoryzacji, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kierowców, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działalność prowadzona przez klub ma charakter działalności non-profit.